Gruzjanka Urszula Gruszka była pomysłodawczynią balu góralskiego. Urszuli Gruszki już nie ma między nami, ale idea ta wciąż jest żywa, co widać na załączonym obrazku. W tym roku odbył się po raz pierwszy bal góralski jej imienia. Postanowiliśmy już nie kontynuować jakby numeracji tego balu i nie robić 28, tylko no jakby ze śmiercią Uli coś się skończyło. Pewna epoka przeminęła. Nie chciałem, dodatkowo do tego doszła pandemia, dlatego chcieliśmy to wszystko zacząć od początku. No i zaczęliśmy od początku, no nie mogliśmy zacząć inaczej jak po prostu imieniem Uli Gruszki. Nie macie też, taka nowość, loterii fantowej, ale szczytny, charytatywny cel. No tak postanowiliśmy, było troszkę zamieszania z tą loterią zawsze, a no chcemy po prostu wspomóc, jest wiele osób potrzebujących tutaj na terenie Trójwsi naszej i chcemy wspomóc co roku kogoś innego. No tak w tym roku się niestety wydarzyło, że wspomagamy naszą kelnerkę. No nie chciałbym tego robić, wolałbym, żebyśmy wspomagali kogoś innego, no ale tak się trafiło, że akurat Ele trafiło takie nieszczęście, ale każde nieszczęście może się zakończyć dobrze i tego się trzymamy, walczymy, Sara się trzyma, leczy się i będzie zdrowa na pewno. Świętej pamięci Urszula Gruszka, tancerka, śpiewaczka, związana z zespołem Koniaków od lat, zajmowała się organizacją balów góralskich. Stawiała na tradycje, folklor, regionalne kapele, potrawy i stroje góralskie. Bale pod jej kierunkiem cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem. A kilkaset osób, które się tu zgromadziły, część to są mieszkańcy Trójsi Beskidzkiej, a reszta to są przyjaciele Uli, którzy tu przyjali i przyjali z całej Polski, przyjali z Karpat, ze Słowacji, z Austrii, z Węgier. Także no, cieszymy się, że wróciło to bez Uli, ale jednak cały czas z jej duchem, który na pewno tu jest wśród nas. I z jej energią, to na pewno. Data też taka symboliczna, ta dzisiejsza data tego balu. 3 lata temu, 8 lutego, Ula zmarła, natomiast 11 lutego, tak jak dzisiaj jest bal, byliśmy z nią na jej ostatnim pożegnaniu na cmentarzu koniakowskim, na tak zwanym dejowym. Pogoda była podobno jako dzisiaj, grało mnóstwo zespołów, było mnóstwo kapel. No, żegnaliśmy ją, ale tak jak dzisiaj było powiedziane, Ula nie bała się śmierci, wiedziała, że tam też będzie się miała dobrze, że tam jest kupa placu do grania, tańcowania, tam będzie ze swoimi przyjaciółmi. My gramy i tańcujemy tu na ziemi, a wierzymy w to, że ona się tam ma dużo, dużo lepiej i że i tak jest tu dzisiaj z nami. Urszulę Gruszkę podczas balu wspominali jej znajomi, rodzina i przyjaciele. Nie brakowało wzruszających momentów. Wspominają ją cały czas, codziennie, na każdym kroku. Nawet dzisiaj się tu na nas z góry dziwo. No właśnie, patrzy się tu na nas z góry i chyba cały czas gdzieś tu jest duchem, bo tyle osób cały czas chętnie przychodzi na te bale. Jak to mama robiła? Pytam najpierw syna. Mama to miała to w sobie. Ona to po prostu powiedziała, miała, zrobiła, nie? Tako była teściowo? Teściowo była zawsze stanowczo, zawsze wiedziała, czego chciała. I ona kierowała swoim życiem. To nie było tak, że życie tam i ona wiedziała zawsze od życia, czego chce. Także jak ona powiedziała, że dziecka jademy tam, czy tu, czy robimy bal, to zawsze umiała to właśnie tak zorganizować. Nigdy nie odmówił. Czy trzeba było wygonić jakieś fanty albo coś i od każdego zawsze przyszła, a dość mi tam korunki na fanty, a dość mi to. Zawsze i wszyscy dowali. Nie było odmowy. Czyli taką twardą ręką, wymagająca kobieta, ale jednocześnie no z dobrym sercem. Tak, bardzo. Serduszko miała bardzo duże dla wszystkich. Wszystkich kochała i oni mamę też kochali. No właśnie, jaka była ta babcia? Taka była? No tak jak mama powiedziała, babcia była twarda, miała swoje zdanie, musiał być tak jak babcia chce, ale zawsze tam coś nam ustąpiła. Chcieliśmy coś po swojemu, mieliśmy coś po swojemu, ale wiadomo, babcia musiała nad tym czuwać. Tak samo z zespołem było. Zespolocy chcieli iść później sobie gdzieś usiąść. Dziecka, jak się wam to uda, to już siedniemy wszyscy razem. Ale wtedy się to udawało. Przekazała właśnie mama taką miłość do tego folkloru? Ja można powiedzieć już od 5 roku życia. Już mnie mama werbowała, jak już chodził, zaczął śpiewać, to
małym zespole preszerzej zaczynał, co prowadziła pani Ela Niewiadomsko, pani Kozubek, potem mama też prowadziła Cosika, no i potem wiadomo, jak się już skończyło te większe te roki, było się starszym, to się przeszło do, już się nie szło doczekać, żeby przyjść do tego starszego zespołu. No to wiadomo, no, tak jako tu no, powiedziała koleżanka, że no, trzeba było nosić te kapelusze, trzeba było, czasami już to już ten nerwowo, ale chłopcie, no, to musi być zrobione, no i koniec, no. Czasami się autobusem zawiezło i jechało się, no kany się dało, no. Taka mama była zawsze. Bardzo dobrze wspominam te wszystkie lata zespołowe. Naprawdę dużo zwiedziłam dzięki babci, bo gdyby nie ten zespół, to ja połowy świata nie znam tak naprawdę. Pierwszy bal Urszuli Gruszki. Byłaby zadowolona? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że to są te klimaty, które zostały już wypracowane przez wiele lat. I ten bal właściwie ma jakąś taką swoją powtarzalność, oryginalność. Za każdym razem inne emocje, inni ludzie, inne muzyki. Ale scenariusz bardzo podobny, bo każdy przychodzi właśnie, żeby pokazać się w stroju, żeby zabawić się przy muzyce nieprzetworzonej, przy muzyce góralskiej. Zespoły też, te młodsze szczególnie, czy, które jeszcze nie były, też przyjeżdżają, żeby się pokazać, żeby się skonfrontować, żeby dać o sobie znać. Także to jest cała jak gdyby taka konstrukcja już jak gdyby stworzona. Zaprogramowana i teraz ją tylko jak gdyby odtwarzamy, czyli znowu kolejną edycję uruchamiamy. Pan pamięta te początki? Pozwolę sobie na prawdziwe wspomnienia. Wszystko zaczęło się od balu góralskiego w Mostach. Myśmy jako młode pokolenie już w 1985 roku z Kazimierzem Urbasiem co roku cyklicznie wyjeżdżaliśmy do Mostów do Jabłonkowa. To było wydarzenie niesamowite. Bo wtedy Andrzej sprowadzał najlepsze zespoły ze Słowacji. To było niesamowite przeżycie. Trzeba było przez Cieszyn przekraczać granice. Trzeba było mieć zaproszenie. Rano wyjeżdżało się w sobotę, wracało się w poniedziałek rano albo we wtorek, ponieważ no, te bale takie tak trwały długo. Drugi dzień była poprawka. To w ogóle było niesamowite. I myśmy chcieli te bale prowadzić również u nas, z Józkiem Kawulokiem. Moim przyjacielem narciarzem, z którym żeśmy rozpoczęli tą całą przygodę muzyczną. I pierwszy bal góralski odbył się w Istebnej w Karczmie u ujca. Przyjechali skalni, przyjechał Sobek Karpiel, Zakopauer, przyjechali jego towarzysze. To było wielkie wydarzenie w Karczmie. Drugi bal odbył się w Sroniczku na Zaolziu. Trzeci bal góralski odbył się znowu u ujca w Karczmie. I kolejny, czwarty, jako pierwszy, kiedy Urszula już przyszła z macierzyńskiego, bo myśmy zaczynali z Kawulokiem w zespole Koniaków, za jeszcze pani Zuzanny Kawulok, Zagwarka. Uli wtedy nie było, bo była na macierzyńskim. I Ula po macierzyńskim przyszła i próbowaliśmy za namową, żeby zrobić pierwszy bal koniakowski. Było około 30 osób, nie było mikrofonu. Pożyczyliśmy z probostwa dwa mikrofony od księdza proboszcza, ale kolejny, drugi, trzeci nabierał na wadze, bo przecież tych bali już mamy bardzo dużo. I one osiągnęły pewne apogeum, te bale w Karczmie pod Ochocicą. Jak jeszcze ten Jurek z Karczmy tak zwany był szefem, niestety też go już nie ma. I tam wszyscy kojarzyli jako rewelacyjny bal. Ponieważ było granie przy bufecie, to była prawdziwa karczma i tam to się wszystko działo przez wiele lat. Później zmiana właściciela karczmy i te bale się rozproszyły troszeczkę do Strażnicy Koniakowskiej, na wyciąg Istebniański tutaj pod Złoty Groń. I wreszcie po wielu latach zainstalowały się w dworze Kukuczka i Urszula z właścicielem już jak gdyby znowu odnaleźli się w nowym miejscu. I ta kontynuacja trwa właśnie tutaj w Kukuczkowym dworze. No i jest właśnie pierwszą edycją po śmierci Urszuli i po 3-letniej przerwie pandemii. No właśnie, piękna historia. Dzisiaj pierwszy bal imienia Urszuli Gruszki, to powtarzam, czyli też wspominamy Ulę. Jak pan ją wspomina? Bardzo serdeczna przyjaciółka. Myśmy się bardzo lubili z Urszulą. Myśmy przejechali kawał świata. Ja z nią byłem 3 razy w Indiach. Byliśmy w Maroku, byliśmy w Rumunii, byliśmy właściwie w całej Europie.
Ja z Urszulą tu pracowałem przynajmniej 20, ponad 20, więcej, prawie 30 lat. I przyjaźniliśmy się i lubiliśmy się z Urszulą. Ona zawsze o mnie pamiętała, chociaż ja miałem też swoją edukację, swoją pracę i swoją kapelę Wałasi, więc też miałem sporo roboty jeszcze poza zespołem. Ale moi wychowankowie, nasi wychowankowie już od pewnego momentu nas zastępują. Bo i Marysia Motyka, i cała ekipa to są nasi uczniowie. Więc po prostu koło się już obróciło zamachowe kilka razy. Ona była kobietą bardzo, tak jak było powiedziane, odważną. Ona po prostu potrafiła pokonać każde przeszkody. Ona potrafiła bardzo człowieka zmobilizować, zmotywować, podnieść na duchu. Dla niej nie było rzeczy niemożliwych. I to była wielka radość. Poza tym była bardzo zorganizowana, potrafiła się bawić, potrafiła poimprezować, ale również nigdy nie zdarzyło się coś takiego, żeby jej obowiązki czy jej ważne rzeczy, które były związane z zespołem, gdzieś poszły tam odłogiem. Ona zawsze była strażnikiem i ostatnia dyscyplinowała zespół, bo wiadomo, przy takich balach niejednokrotnie kończyliśmy nad ranem albo rano zupełnie. A na wyjazdach też przecież jest tak, że są wspólne posiady, wieczory. Więc ona musiała po prostu dowodzić i ona miała posłuch. Ona była bardzo konsekwentna, ale młodzież ją bardzo lubiła i to nie było tak, że ciocia coś tam pokrzyczała czy zdyscyplinowała, że ktoś się obrażał. To wszystko miało naprawdę sens ale ona tak jakby w tym eterze z nami tutaj jest. I szczególnie te obrazy, odsłonięcie przypomina jej wizerunek i ona by idealnie się tutaj pasowała. Myślę, że w tym momencie byśmy byli przy bufecie i pili miodonkę. Oczywiście z radości, że to wszystko dalej się toczy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.